Oto przed wami stoi kolejny odcinek Zagrajmy w Need for Speed Hot Pursuit 2. No właśnie nie wiem, który teraz zrobić wyścig. Jedźmy po kolei, nie będziemy się szczypać. Za złoto dostaniemy za 7500 punktów, przepraszam. Jakie auta możemy wziąć? A ja chyba to robiłem, ej. Wiecie, że już nie pamiętam. Oj, chyba tak, bo te samochody są. Wezmę znaną M5 i let's race. Od razu, bez przedłużania tutaj. Dawno zresztą tu odcinków nie było. Jakieś tam takie komplikacje były z komputerem i... Znaczy, nie jest takie poważne, ale po prostu dostęp do niego miałem dosyć ograniczony i teraz... No, dzisiaj może być trochę lepiej. No i oczywiście poczekamy na... Załadowanie poziomu, a może już załaduję? Wciąłem sobie chipsy solowe z Biedronki, naprawdę bardzo dobre są. Co z tego, że zwykłe takie solone, ale są bardzo przebojowe. Są ponadczasowe. Trzy okrążenia. O kurczaki, no to jedziemy. Na razie taką kamerką, zobaczymy jak mi będzie szło. Jak w Gran Turismo normalnie. Jak to nie? B. A, dobra. To się tak patrzy. Dobra ludzie, dajcie mi miejsce pierwsze. I dziękuję. Jeszcze jest tryb Championship. Ale... O kurde. Ale ja nie wiem, czy będę to przechodził, bo seria z tej gry byłaby dosyć długa. I nie jestem pewny. Kurde, jaką miałem kamerę? Taką, tak? Tak, pamiętam, dobra. Tyle, że tryb Hot Pursuit jest chyba najtrudniejszy z trybów w tej grze, ponieważ, no wiadomo, tu policja. A prawdopodobnie z każdym dalej wyścigiem będzie coraz trudniej. I nie wiem, czy w pewnym momencie po prostu nie przerwę tego Hot Pursuit, bo... No powiem wam, że ja się boję tego. Ty kur... Gdzie mnie... Wyślizgujesz, ty. A poza tym tryb Championship jest łatwiejszy ze względu tylko dlatego, że nie ma policji. I dla mnie, powiem szczerze, to byłoby najlepsze, bo Need for Speed tak naprawdę pochodzi od właśnie takiego normalnego jeżdżenia bez policji. Chociaż owszem, policja pojawiła się już w, nie wiem w której części. Nie znam się na tym za bardzo. Nie znam się tak dokładnie na serii jak na GTA czy Soniku, ale podejrzewam, że już od trójki byłaby policja na bank. Albo od dwójki już, ale od dwójki wątpię, bo tam były dalej normalne wyścigi. Jakbym sprawdził, to może byłoby już wiadomo, ale od trójki na bank. Nie wiem, czy będę przychodził ten wyścig tak na trzy okrążenia, to trochę długo. Nie sądzicie? No, trochę jest długo. Dobra. Kein problem, to się zrobi. Nawet jak policja ma mnie od tyłu szłapnąć. No mówię, walentynki się zbliżają. I jest sezon teraz, tak? Szczególnie policyjny. Wow, piękny drift. Jeszcze z niego wyszedłem fajnie. Nie w autobus. Mi się chyba wydaje, że to robiłem, ale spieprzyłem. Już nie wiem. Czy ta trasa miała dwa okrążenia, czy trzy? Chyba dwa. Oj, już nie wiem, nie pamiętam. Nie przypominam sobie tego. O kurde! Dobra, dojedziemy. Chociaż na pierwsze okrążenie. Meta, meta, dajcie metę. Dajcie metę. No, ale dobra, to jeszcze nie wszystko. Cholera. A szkoda. To 50 punktów dostałem za przekroczenie mety? Chyba sobie jaja robicie. Tak mało? Dobra, 50 zł dla mnie. Żaden problem, nie, ale 50 punktów?
To coś tu jest nie tak. O kurde. No nie. Zajebiście. No i co ta policja odwala? Jedzie... Jedzie, nie jedzie, jedzie, nie jedzie. No to co ona robi? Stanęła specjalnie tylko po to, żebym ja ją wyprzedził i dopiero żebym mnie złapała? To ma być strategia policji w tej grze? No widać, że się zbliża, ale nie wiem, czy mnie złapie. Oj, wątpię, powiem szczerze. Ale głupie. Czyli mówicie, że taka inteligencja policji była w 2002 roku? Coś mi się nie chce wierzyć. Ale mam roztłuczony do przodu, ja pierdykam. Się nic złego nie robię, jadę sobie na... A czekajcie, a może dawajcie, jedziemy 50 na godzinę i zobaczymy, czy faktycznie policja mnie nie będzie gonić. No, żartowałem. To jest Need for Speed, potrzeba prędkości, tak? Czy szybkości, jeden pies. Wow! O, dobrze, że mi dajesz gazu, dzięki. Nie ma co, kolego. Tam było 50 na godzinę. Na tym znaku. Ciekawe. O nie! Szarża policyjna! Chyba milicyjna. MO. Milicja obywatelska, a ja w szkole narysowałem gościa, który miał taki hełm z napisem MOP. Milicja MOP obywatelska. OPY. Nie OBY, tylko OPY. Obywatelska. I to nazywało się właśnie MOP. Nie MO, tylko MOP. Za to dostałem chyba uścisk prezesa. 100 na godzinę. Albo mile na godzinę. Dobra. Dojedziemy. O kurde. No może nie dojedziemy. Zostawcie mnie w spokoju! Ja chcę tu przeżyć świetne 10 minut przy tym wyścigu, to nie! Będą mnie teraz w dupę uderzać albo spychać mnie na drzewo! Co to ja jestem jakiś? Orangutanus? Orangutanus popieprzonus? Nie poddam się, nie dam się. Moja walka się tu nie kończy. My Kampf isn't end here. Czy jakoś tak. Mein Kampf. Taki niemiecko-angielski równa się holenderski. Szybko jedź, bo mnie zaraz dogoni! A już mi się tu kończy poziom poszukiwań! No tak. Jest! Dobra. Może jeszcze przeżyję ten wyścig. Na pierwszym miejscu. Uwaga. Bardzo dobrze. Yeah! Widzicie, to są czasy. 2001-2002, tak jak mówiłem to przedwczoraj, nie? Naprawdę. Wow! Jakie slow motion! O kur... Pięknie! Jedziemy, kurde! Nie dam ciała! Nie dam wam ciała! Nie ma mowy. No chyba was coś... Wow! Ale ładnie. Bełc! Dobrze, Kolczatkę zobaczyłem z miejsca. W ogóle fajnie się pokazała, nie? Tak jadę se prosto i patrzę, Kolczatka. Fajnie. Łatwo do pominięcia. No właśnie. Mam do kogoś pytanie. W ogóle mam do was pytanie takie podstawowe. Jeżeli wiecie, skąd pobrać, niestety, no, kupić Need for Speeda na peceta, takiego pierwszego, no to nie wiem, czy będzie szansa, poza tym no, na kompa, to ja bym wolał zdobyć, tak wiecie, pobierając, nie? Jeżeli macie jakiegoś linka lub, nie wiem, jakieś zasoby tego typu, to nie wiem, napiszcie na dole pod filmem, czy macie jakieś źródła dotyczące pierwszego Need for Speeda, bo chciałbym zobaczyć, jak to wyglądało i to by było bardzo ciekawe, nie? Jak wolnym czasem, nie? Bo tak, wiecie, nie zawsze jest czas, dzisiaj mam akurat spokojny dzień, bo zrobiłem sobie z matmy zadanko. Dosyć fajne, przyjemne i teraz mam już wyrąbane. Na was wszystkich, nawet na policję też! Znaczy na was, że w sensie dla widzów, na widzów nie, ale na policję zdecydowanie. Oczywiście w tej grze. Spadaj!
tak? Mogę cię zmylić, kochany. Kochany, żartowałem. O nie, tylko nie helikopter. Nie wjeżdżaj! No nie. Świetnie, jedź. Aha, to mnie tylko spowalnia, powiem wam. Czyli to nie jest na zasadzie takiej, że ja dostanę z tej beczki i to mnie zatrzymuje od razu. Tylko dopiero jest taka jazda. Można się oczywiście wyrobić, pędząc do przodu i wtedy, tak jak widzieliście, udało mi się wygrać z helikopterem. Więc bardzo dobrze. Czyli myślałem, że jednak nie przegram, a tu proszę bardzo. 1000 punktów, ładnie! Nie wiem, ile miałem najwięcej w czasie wyścigu. Pod koniec wyścigu zresztą. A tu zaraz będzie meta, to będzie super. Wiecie co? Spróbuję jeszcze zrobić tryb Championship spróbuję dotknąć. Spróbuję zobaczyć, co tam tak naprawdę będzie, nie? To wtedy będzie już wiadomo. 60 na godzinę pierdzielę, bo jadę 211. Yeah! 1050 punktów! Fajnie! Dobra. Świetnie. Dobra, profil zapisany. Zakończ. Dobra. Teraz mamy bardzo fajną sytuację, bo tu mamy 5 złotych medali, jeden srebrny, to się tam to zrobi. Dobra, mamy jeszcze tryb Championship, Single Challenge, to widzieliście. Multiplayer, nie wiem czy działa. LAN Game, Public Internet Game, Private... No to tutaj takie... O kurde. Słuchajcie tego. A kurde. Jak będziecie w stanie posłuchać tamtego rapowania, to fajnie. I quick race, czyli taki szybkie wybranie czegoś, ale nie wiem czy quick race. Aha, że to losowe są wybierane trasy i obojętnie z jakiego trybu, tak? To nie, ja się wracam do trybu championship. Ale te chipsy są wybornie wyborne. Wiem, powtórzyłem się, to był specjalny zabieg. Okej. Okay. 3 lapy. Grab the gold record a time of... Okej. Czyli muszę zaliczyć jak to się nazywa? Zaliczyć wyścig do czasu 2:40 i oczywiście lepiej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że świetnie. Dobra, jestem sam. A, to tutaj! Ej, wiecie, że ta trasa po raz pierwszy jest tutaj pokazywana w ramach tutaj mojego... zagrajmy wy. Wiecie, że ta trasa tak naprawdę była w demku? Bez kitu. O, i tą alejkę doskonale pamiętam. Tutaj zawsze ją wykorzystywałem. I tu często jak helikopter przylatywał, tu fajne akrobacje się robiło przez te beczki, nie? Znaczy wjeżdżając w beczki, to było bardzo super. I rozwalając właśnie te stoliki i krzesełka, to naprawdę świetne. O, a tylko że jechało się w odwrotną stronę, tak? I były chyba 3 okrążenia tak samo. Tylko że nie na czas, tylko taki wyścig zwykły, nie? I było 5 innych kolesi jeszcze, ja byłem 6, nie? 6 spośród nich. No więc jedziemy. Zobaczymy, czy dam radę zrobić tą trasę w ciągu 2 minut bodajże. Nie, to chyba tutaj chodzi o... Nie, lap time, czyli okrążenie muszę zrobić co najmniej 2:40. No spróbujemy, tak? Ale właśnie taka trasa wyglądała, tylko po prostu odwrotną stroną, tak? W odwrotną stronę. Zobaczymy, ile tutaj dostanę punktów za pokonanie okrążenia. Jestem ciekawy. Kamerkę sobie zmienimy. O, tak będzie fajnie. No i co tam u mnie, no? U mnie wszystko bardzo dobrze. Niestety muszę trzymać kasę, jaką dostanę z YouTube'a na PS2, bo muszę je oczywiście dać do naprawy, tak jak wam już wiele razy mówiłem. No nie wiem, zobaczymy, jeżeli ten laser dalej będzie tak fajczył, to prawdopodobnie będę musiał kupić nowy model PS2 zupełnie, bo już po prostu mnie to tak irytuje. O, tu jest fajnie. Tu jest zaje.
Oj, to i tu pamiętam, ile razy ja się w tym miejscu, kurczę, wywalałem. Jedź, bo czasu mi nie starczy. Tutaj było świetnie, tu się grało. Jak to nie? Oj, te kamienie tutaj, trzeba na nie uważać. A, chyba to zrobię w 2.40 lub lepiej. Oj, ta wiocha była włoska chyba, tak? Na pewno. Oj, tu wyskocznia będzie, hopka taka fajna. Yeah! Ostry zakręt w lewo dosyć. Nie zdążę. 2.40 już mam dawno. Dobra, spokojnie. To się zrobi. To się zrobi, moi drodzy. I nie ma lipy. No właśnie, a co z konsologią? Bo mówiłem coś o konsologii, że zrobię niedługo materiał. No niestety, ja muszę dać... nie wiem, muszę poszukać dobrych gier, które są polecane na SMS-a. Bo to jest najważniejsze, żeby je wam tutaj omówić wstępnie. Nie wiem, czy ja będę pokazywał gameplaye w trakcie omawiania danej gry, ponieważ to też zajęłoby mi trochę czasu. A ja bym chciał to zrobić w miarę szybko i profesjonalnie. Znaczy, wiecie, jak się coś szybko robi, to nie wiadomo, czy to będzie profesjonalnie, przepraszam, zrobione, tak? Więc nie wiem. Ja bym chciał to zrobić w miarę treściwie i w miarę tak, no... No po prostu szybko, bo to się dla mnie liczy. Tak już chcę inną konsolę omawiać, a tu jeszcze wiele tematów z Master System zostało. Nie wiem, zobaczymy. Po prostu czas szkolny i taki inny jeszcze zabiera mi tutaj... zabiera mi tutaj wszystko. A co z konsolami, które miałem kupować? No na razie z kasą jest ciężko, więc niestety ja muszę odmówić sobie na razie. Może w wakacje kupimy coś sobie zajebistego. I co jeszcze mam wam do powiedzenia? No nie wiem! Jadę sobie tutaj, pokonuję przeszkodę czasową. Dla was chcę się postarać, dla wszystkich, którzy mnie oglądają. Nawet dla Rezora. Chociaż wiem, że ty, Rezor, nie lubisz moich odcinków Zagrajmy Wy, bo... Nie ma po co czasami oglądać gry, którą, nie wiem, można by było spokojnie przejść. No ale tak jak już wiele razy mówiłem, pokazuję gry tylko dlatego, żeby po prostu pokazać, jak na przykład albo ja gram, albo po prostu jak to wszystko wygląda, bo nie każdy zna daną grę, którą ja pokazuję. O, tak to właśnie wygląda, więc moje tutaj nagrywanie odcinków ma sens. Oczywiście też nie ma do końca, bo potem jak się kończy daną serię, to wiadomo, że to już jest takie już trochę zbędne i no... Można by było nawet spokojnie usunąć daną serię, ale ja tego nie robię. Nie jestem taki ham. Ale w jednym przypadku Super Mario 64 będę musiał to zrobić, bo niestety jednego odcinka zabrakło. Znaczy, został usunięty, ale nie będę mówił z jakiego powodu, bo będę tutaj rozdmuchiwał pewną kontrowersyjną sprawę. Ale o niej będę kiedyś rozmawiał. Na razie niech ten czas troszeczkę zleci i zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. Wtedy wam wszystko powiem bardzo fajnie. Ktoś mi pisał, co zrobię na 2500 widzów. Nie wiem. Jeszcze nie mam pojęcia, co zrobię, ale mam nadzieję, że zrobię ten gameplay Sonic Unleashed na Wii, bo już wiele osób tutaj domaga się tego gameplayu. Spokojnie zrobię, tylko ja muszę mieć właśnie możliwość podpięcia pod komputer EasyCapa, Wii, wszystko tam szybko zrobić. 10 minut gameplayu, cholera. 10 minut gameplayu max, może nawet mniej. Pokazać wam grę szybko, tak, bo nie będę pokazywał już unboxingu. Znaczy, unboxing zrobiłem. To tutaj się pomyliłem. To po prostu tylko gameplay wstawić z EasyCapa i to wszystko. Podłożyć tylko dobrze ścieżkę dźwiękową i będzie zaje fajnie. Szczerze mówiąc, ja bym mógł te Super Mario 64 zrobić na oryginalnym moim Nintendo 64. Dlaczego nie? Tylko, że ja bym musiał założyć nowego save state'a. Tam jeszcze mam 3 wolne miejsca, więc spokojnie. Dałoby radę, naprawdę, na
Nintendo 64 zrobić, te zagrajmy wy. Takie już w lepszym stylu, bo już ogarnąłem grę dosyć, tylko musiałbym mieć tak naprawdę jeszcze rozpiskę wszystkich zadań, gdzie one się znajdują dokładnie i co trzeba w nich zrobić. No i wtedy będzie lepiej, tak? Wtedy już będzie bardzo sprawnie przychodzony let's play. Mam nadzieję, że to wam jeszcze bardziej pomoże w szukaniu tych gwiazdek wszystkich 120. Bo mam zamiar w tym let's playu zrobić dosłownie zdobyć wszystkie gwiazdki 120, a nie tak jak ja zrobiłem, że zdobyłem tam, nie wiem, 80 i zakończyłem grę. Czy 90. Spróbuję zrobić wszystkie, bo już naprawdę 8 światów spokojnie zrobię. I ten, no mówię, wszystkie plany mogą się powieść, tylko jak zwykle problemem tu jest po pierwsze czas i po drugie właśnie te przypadki, tak, gdzie nie mogę mieć dostępu do kompa, bo coś tam, nie. Już zrobiłem niski skok, bo już nie chciałem tam szarżować za bardzo. No i koniec. Dobra, zobaczymy, czy dostaniemy to złoto. Mhm. Bardzo fajnie. Świetnie. Dobra, end race. Jeszcze luknijmy na Vauxhall, ja to tak będę mówił. Single race. Zobaczymy tylko, co my tu mamy. Dwa okrążenia mamy. Finish on the top. Aha, czyli jak zwykle ta konkurencja klasyczna. Musimy być pierwsi, by zdobyć złoto. Cztery okrążenia. Okej, czyli tu też tak samo, czyli w tych dwóch wyścigach chodzi dokładnie o to samo, o tą samą konkurencję klasyczną. Natomiast my bardziej się skupimy na razie na Hot Pursuit, bo to jest najważniejsze. Teraz powiem wam, będziemy robili to, General Motors Tropical Challenge, i potem będziemy już po kolei robili te wszystkie drzewka, wypełniali wszystkie te wyścigi i na koniec będzie German Showdown Tournament i McLaren F1 LMDR. Nie, i tak to będzie wyglądało. W porządku, więc to był odcinek z, chyba piąty, tak? Z Need for Speed Hot Pursuit 2002, nie wiem jak to się mówi, ja po prostu wolę mówić 2002, inaczej 2002, nie? I tak to będzie nagrane. Dobra. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia w szóstym odcinku. Zagrajmy w NFS-a HP2 2002. Ale jaja.